Cześć, to znowu ja, tak samo ubrana, bo nagrywam odcinek po odcinku, to już jest trzeci odcinek słodkiego flirtu na tym kanale. Z tej strony Scarlett, witam Was serdecznie na kanale Game Scarlett. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy, łapy w górę, to jest mega ważne. Oglądajcie reklamy, ponieważ za te reklamy później kupię sobie punkty akcji i dalej. Na prowadzenie tej historii przebrałam się, jak widzicie, przebrałam się i jest okej, okay. Mamy spódniczkę zieloną. Bo ona się do czegoś nadawała, wprawdzie żałuję, że nie jest czarna, szara albo czerwona, zielona, ale może być. My lecimy sobie z odcinkiem numer 6. To jest 6 na 40 odcinków? No to trochę tego jest. Nie wiem, dlaczego mam dużo punktów akcji i tych złotych pieniążków, ale nie wnikam. Cieszę się, że są, niech sobie będą i lecimy dalej z postępem liceum Słodki Flirt. Cześć, jak leci? Mam dla Ciebie kilka wskazówek odnośnie tego odcinka, słuchaj uważnie. W tym odcinku masz szansę pomóc pogodzić się skłóconej parze. Love metry chłopaka i dziewczyny są od siebie zależne. To znaczy, im bardziej będziesz się starać pogodzić parę, tym bardziej wskaźniki love metru... czemu to się tak głupio nazywa? Dziewczyny podwyższy się. Z kolei wskaźnik love... Lovometr. Co kurde? No w każdym razie ta pierdoła tutaj. Chłopaka spadnie. Nie oznacza to jednak, że chłopak cię nie docenia. Znaczy, im bardziej będziesz starać się pogodzić parę, tym bardziej wskaźnik podwyższy się. Z kolei chłopaka spadnie. Nie oznacza to jednak, że chłopak cię nie docenia. I na odwrót. Im bardziej będziesz się starać ich pogodzić i próbować odbić chłopaka dla siebie, tym bardziej go lowometr wzrośnie. A lowometr dziewczyny zmaleje. Zrozumiałaś? Chrzanić. Idziemy dalej. W tym odcinku masz szansę pomóc i na odwrót. Im bardziej będziesz się starać ich pogodzić i próbować odbić... Nie wiem, nie rozumiem, ale niech będzie. Ach, mam dla Ciebie jeszcze jedną wskazówkę. W tym odcinku zostaniesz poproszona o zapłacenie sporej sumy pieniędzy. Masz wybór, możesz zapłacić lub nie. Pamiętaj jednak, że Twoja inwestycja może opłacić się w przyszłości, ale powtarzam jeszcze raz, jak nie chcesz, nie musisz płacić. Zrozumiałaś? Zrozumiałam. Super, w takim razie powodzenia. Czy to pan jest sprzedawcą w sklepie z ubraniami? Tak, to ja, nazywam się Leo. Co pan robi w szkole? Możesz mówić mi na ty, jesteśmy prawie w tym samym wieku. Szukam dziewczyny, chodzi tutaj do szkoły, pokłóciliśmy się. Twoja dziewczyna? Kto to? Może ją znam? Nazywa się Rosalia. O Boże, Rosalia to mi się źle kojarzy. Pozdrawiam panów dziesięcioleci. Znaczy dobrze, ale no, kojarzy mi się z jednym. Może mogłabyś jej powiedzieć, że jej szukam. Ja nie jestem uczniem tej szkoły, dlatego nie mam prawa wstępu do budynku. Okej, nie ma problemu, spróbuję ją znaleźć. Dzięki, zakończę dyskusję. Zadania? Znajdź Rosalię, a potem spotkaj się z Leo. Leo, twój brat pokłócił się z Rosalią. Nie wiedziałam, że razem chodzą. Rzadko się kłócą. Mam nadzieję, że szybko się pogodzą. Zakończ dyskusję. Rosalia, chodzisz ze sprzedawcą ubrań? Tak, ale właściwie... Właśnie się pokłóciliśmy. Dlaczego? Właśnie cię szuka. Zawsze zachowuje dystans. Nigdy nie wiem, co myśli i co czuje. Dobija mnie to. Rozumiem, ale chyba powinnaś z nim pogadać. Nie, nie chcę. Zawsze mu wybaczam. Tym razem chcę, żeby mi udowodnił, co do mnie czuje. Aha, okej. Złota rada, nie róbcie tak. Rosalia poszła sobie zapłakana. Kurczę, żal mi, spróbuję ich pogodzić. Albo może dzięki temu będę mieć szansę u Leo. Wydaje się... Chamsko. Tak tym bardziej nie róbcie. Korytarz główny, pokój gospodarczy, dziedziniec. Widziałeś, że Rosalia chodzi... Ona jest jak taka przekupa, totalnie, jak totalna przekupa z jarmarku. Myślisz, że mnie to interesuje? Tak, tylko mówię, no ja się typowi nie dziwię. Ja sama bym tak na nią reagowała. Nie nalegasz, jak zwykle miło było z tobą pogadać. Zawsze do usług. Ale chyba nam skoczyło o 2%, bo się uśmiecha. Okej, okay, zakończ dyskusję. O, sala gimnastyczna. Widziałeś, że...
Komu jeszcze powie dyrektorce? Spotkałeś ją? Tak, widziałam ją. Powiedziała ci coś? Tak, mówię ja, że nie okazujesz jej swoich uczuć. Chcę, byś zrobił pierwszy krok. Wzdycha. Nie za bardzo znam się na tych sprawach, ale bardzo mi na niej zależy. Jesteś dziewczyną, może masz jakiś pomysł, co mogę zrobić, żeby się pogodzić? Powiem ci, że nie uda mi się coś wymyślić. Ta gra to jest złoto. Rozalia i Leo pokłócili się, gdybym sam się mogło. Ze swoją dziewczyną, to co byś zrobił? Aż mi słuchawki spadły. Rozumiem, gdybyś znalazł kiedyś lepszy pomysł, to daj mi znać. Wymyśl coś, żeby pogodzić Rozalię i Leo. Niech pogadają ze sobą. Wiecie, jeden stoi, drugi stoi. Rozmowa. Fajne to jest. Masz może jakiś pomysł, jak zażegnać spór między Rozalią i jej chłopakiem? Pokłócili się. Powinnaś raczej zapytać innych dziewczyn z liceum. Nie znam się... Nie znam na tyle dobrze Rozali, żeby wiedzieć, co lubi. Każda dziewczyna lubi szczerą rozmowę. Nie masz nawet najmniejszego pomysłu. Sama się dziwię, że zadałam ci to pytanie. Wiem, że mojej siostrze spodobałby się jakiś kosztowny prezent. Zakończę to. Na razie ten odcinek zapowiada się najlepiej ze wszystkich. Jestem team ten odcinek, zdecydowanie. Naprawdę chciałabym, żeby Leo udowodnił mi, co do mnie czuje. To mu to powiedz. Po prostu podejdź i mu to powiedz. Dzięki, że chcesz mi pomóc. Wymyśliłaś coś? Pracuję. Widziałam dziwnego chłopaka w szkole. Nazywa się Leo. Przyszedł tutaj, bo pokłócił się ze swoją dziewczyną. Przekupa. Serio, zastanawiam się, czy to wystarczająco interesująca nowina, żeby napisać... Widziałaś Rozę? Tak, nie wygląda na to, żeby chciała wybaczyć Leo. Jeśli nie zacznie się starać, nie wiem, jak można pomóc twojemu bratu. Dobrze ją znam, na pewno coś można zrobić. Pomyślę nad tym. Super, mam nadzieję, że coś wymyślisz. Dalej nie chcesz mi pomóc. Tak idzie korytarzami. Dalej nie chcesz mi pomóc? Wymyśliłeś coś. Już ci powiedziałam, niech sobie znajdzie nową dziewczynę. Przypomnij mi, żebym nigdy więcej ci nie pytała o te sprawy. Wiesz, co istnieją faceci, którym naprawdę zależy na ich dziewczynach. Jesteś bez nadziei. W końcu jakaś mądra uwaga. No jest, trzeba ją pocisnąć. Chyba mam pomysł. Ach, tak? Dziewczyny lubią wiersze. Napisz jeden na rozdanie. Napisz, że to od Leo. Tak, czemu nie? W każdym razie nie wymyśliłam nic lepszego. Tak myślisz? Mam nadzieję, że to wypali. Jestem dziewczyną i nie cierpię wiersz. Jestem pewien, że to wypali. Możesz mi go od razu napisać. Zgoogluj sobie. Nie mam na czym.
wyślesz jakieś kartki i długopis, a ja się zastanowię w tym czasie. Długopis? Jesteśmy w liceum. Nie masz go przy sobie? Ja nie wiem, gdzie zostawiłam moje rzeczy. To jest za dużo. Ja nie wiem, czy ja dam radę to tak grać. Za dużo. Brak mi słów. Kup papier listowy i długopis. W tej grze nikt nie ma długopisu i papieru. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale mam tutaj yerbę, a ona będzie pewnie... W sensie kubek jest zielony, a mam green screena, więc pewnie będzie się... Wiecie co, wycinał, więc jak coś, to się nie zdziwcie. Masz wszystko, co trzeba? Tak, trzymaj. Kupiłem ci papier i długopis. W kilka minut wiersz był gotowy. Tylko jakiej jakości? Trzymaj, możesz go dać Leo. Już ten wiersz musi być straszny. Dzięki mi z twojej strony. Nie chcesz mu go sam dać? Miło z twojej strony, że mu pomagasz. Cieszę się, gdy spotykam dziewczyny, które nie myślą tylko o sobie. Poszedł sobie, ten wiersz jest naprawdę ładny. Może wypalić, może powinnam zamienić ten wiersz na jakiś gorszy, w ten sposób Rosalia nie wybaczy. Zatrzymaj dla Rosalii wiersz napisany przez tego Lisandra. Trzymaj, możesz dać ten wiersz Rosalii, może to ci pomoże. Nie mogę pójść się z nią spotkać, nie jestem uczniem tej szkoły, więc nie mogę wejść do liceum. Ach, to prawda, wybacz, że cię o to proszę, ale mogłabyś być moim pośrednikiem. Spoko, to przekupa może być twoim pośrednikiem. Pewnie dam jej twój wiersz. Dzięki, możesz się ze mną spotkać po tym, jak Rosalia przeczyta wiersz. Nie ma problemu, będę cię informować na bieżąco. I co my teraz mamy zrobić? Daj wiersz Rosalii. Cały dzień widzę, jak biegasz w tej z powrotem, mała. I co cię to interesuje? Się czepiasz. Nie. Nie, naprawdę. Wiadomo, i to wiele. A co, chcesz być następna? A co, jesteś wolny? Przecież masz takie powodzenie. Pewnie, że chcę. Przykro mi, nie jesteś na liście moich kandydatów. Na twojej liście biegasz za wszystkim, co się rusza? Można było dać to pierwsze, ale to drugie było bardziej chamskie, a ona nie umie w riposty, więc sorry. Sorry, mała. Wiesz, co słychać u Leo? Nic nie wiem, pewnie nabija się z naszej kłótni. Jest pewna, że wszystko się ułoży. Też tak myślę, gdyby naprawdę cię kochał, to już by się pojawił. Mam nadzieję, że masz rację. Chcesz się ustawić w kolejkę, oczekując na bycie moją dziewczyną? Goń się. Oj, goń się, typie. Co ja mam zrobić w ogóle? Daj wiersz Rosalii? Przecież ja byłam, rozmawiałam z nią. Czemu nie mogłam jej dać? Czyta wiersz? No i podoba ci się? To piękny wiersz, ale nie... Ale na pewno ktoś mu pomógł. Znam go, sam by tego nie napisał. Może zmieni sobie przyzwyczajenie, żebyś mu wybaczyła. Nie, nie sądzę. Nie udało się. Idź powiedzieć o tym Leo. Ten typ jest... Kasztan to jest po prostu narwaniec. Rosalia otrzymała twój wiersz. No i co powiedziała? Podobał jej się wiersz, ale domyśliła się, że to nie ty go napisałeś. Ech, myślałem, że to wypali. Trzeba będzie wymyślić coś nowego. Dalej chcesz mi pomagać? Tak, zobaczę, co da się zrobić. Słyszałam, że podobno dyrekcja przygotowuje coś dla uczniów. Gdybyś coś wiedziała, to mi powiedz. Kwiaty, to jest dobry pomysł. Można uzbierać bukiet dla Rosalii. Wszystkie dziewczyny lubią kwiaty. Tak, to jest dobry pomysł. Idziesz uzbierać bukiet kwiatów dla Rosalii. Dzięki temu naprawdę mogą się pogodzić. Udam, że o tym nigdy nie pomyślałam. Kup wstążkę... Wróć do klubu ogrodników? Naprawdę,
Ej, to jest... Jezu, to tu naprawdę trzeba mieć masę hajsu. I to masę, masę. Nie wiem skąd ja mam, ale nie, jak mówię, nie wnikam. A więc mam pewien pomysł. Jeszcze tylko wstążka i efekt murowany. Muszę już tylko zanieść bukiet Leo. Trzymaj, uzbieram bukiet kwiatów dla Rosalii. Jestem pewna, że jej się spodoba. Dzięki, mam nadzieję, że to doceni. Przykro mi, że każę ci tak biegać w tej i z powrotem. Na pewno. Jak zwykle będę cię informować na bieżąco. Mam coś jeszcze dla ciebie od Leo. Dajesz bukiet kwiatów Rosalii. Och, jakie piękne, podziękuj mu ode mnie. Na pewno to zrobię. Super, jest zadowolona. Jezus, ty idź ode mnie. Jesteś creepem strasznym. A więc odnośnie bukietu. Tak, kwiaty bardzo jej się spodobały. Poprosiłam, żeby ci podziękowała. Dzięki, mam nadzieję, że do mnie wróci. Jesteś dziewczyną. Może cię wysłucha, jeżeli spróbujesz z nią pogadać. Tak, może spróbuję z nią pogadać. Hej, jak tam sprawy stoją między tobą i twoją siostrą? Nie za dobrze. Amber zgotowała mi niezłe piekło w domu, gdy tylko została zawieszona. Nie przejmuj się, przejdzie jej. Ta, to prawda, że byłeś dla niej dosyć ostry. Dostała to, na co zasłużyła. W ogóle możesz się wypowiadać na ten temat. Nie wiesz, do czego ona jest zdolna, jak się wkurzy. Chyba jednak wiem. Widać, że nieźle go to przybiło. Zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby poprawić mu humor. Dlaczego ja mam wszystkim humory poprawiać? Niech sami poprawiają. Rosalia, nie sądzisz, że powinna się już w końcu pogadać z Leo i pójść się z nim spotkać? Biegam w tej z powrotem, bo Leo nie chce sam się ruszyć. Moim zdaniem to kpi sobie z ciebie. Jakie suczowe. Już ci powiedziałam, chcę tylko, żeby on zrobił pierwszy krok. Tym razem to nie będę ja. No ale już zrobił pierwszy krok. Nie pojawił się osobiście, ale spróbował ci zrobić przyjemność. Ja już sama nie wiem, co mam myśleć. Potrzebuję trochę czasu. Wygląda na zagubioną. Zostawię ją w spokoju. Może... Poza tym mam już dość latania w tej z powrotem za ich sprawami. Mruczy. Creep mruczy. On jest straszny. Wszystko w porządku? Pewnie, że tak. Wygląda, jakby coś było nie tak. No, wyglądasz, jakby całe życie twoje było nie tak. Zaczyna mieć już tego dosyć. Co by nie powiedziała, zawsze jest źle. Serio? Co ci się stało? Kasy, wspaniały chłopak i do tego taki uprzejmy. Ja bym dała to. Ale może trzeba być dla niego milszy? Ja nie wiem w ogóle, jak z tym typem rozmawiać. On ma jakiś problem o wszystko. To na pewno nie. To jest chyba za chamskie. Albo to jest za chamskie. Pękły mi dwie struny w gitarze. I co to zmienia, że ci o tym powiedziałem? Ech, to nie tak. Wystarczy, że kupisz nowe. Jak to się stało? No wiadomo, jak to się stało. Grały i mu pękły, więc... A co, znasz wielu gitarzystów, którzy grają tylko na dwóch strunach? No to kup nowe. Świetny pomysł. Szkoda tylko, że nie mam już kasy, żeby za nie zapłacić. Jeżeli myślisz, że zbudził mnie litość, no mówisz mi do kupienia ci tych strun, to chyba śnisz. Nie kupujesz stron. Czaję, kupię ci nowe. Do niczego cię nie zmuszam. Ale dobra, może mu kupimy. On też nas tak bardzo nie lubi, że... Aż zapłacę za te struny. Co to jest? Chcesz otrzymać przedmiot struny do gitary? Butterfly? Za 4, 6 i 7. To może te drogie? Nie wiem. Coś mi to da? W sensie, nie wiem, on będzie... mniej wredny dla mnie? Nie znam się na strunach do gitary. Co powinnam zrobić? Kupić jakiekolwiek, czy wybrać kilka różnych modeli? A może kupimy ze dwa? Zrzucać przynos struny do gitary. To najtańsze, a to jest... Nie wiem, weźmy to i to i... Mam dużo pieniędzy, jestem bogata. Nie wiem, szastam hajsem, będę za to potem pewnie płakać. Ale może mi na trochę to postarczy. Czy wiesz, czy Rosalia i mój brat już się pogodzili? Nie, jeszcze nie. Nudzi mnie to już. Jesteś zżyty ze swoim bratem? Dobrze znasz Rosalię? Ja też już zaczynam mieć dosyć tej historii. Wiadomo, jak to między braćmi. No nie wiem, nie do końca wiadomo. Trzymaj swoje struny. Dzięki, jaką markę wybrać? Nie wiedziałam, co wybrać, więc kupiłam kilka. Haha, niezłe zamieszanie. Może dla odmiany powiedziałbyś dziękuję? Ta, dziękuję, nie ma za co.
I co? Nie dostałam żadnych punktów z nim? To ja za to zapłaciłam i on mnie dalej nie lubi, no. Kurde. Mam nadzieję, że Roza mi wybaczy, zaczynam się naprawdę martwić. Scarlett jak leci, jest okej. Okay. Co się stało? Z tego co wiem, to siostra wpakowała go niezłe terapaty. Biedak, musi czuć się samotny. Nie wiesz, jak mogłabym go pocieszyć? Nie wiem, czy wiesz, że lubi koty, no ale chyba nie kupię mu kota. Haha, pewnie, że nie, ale na pewno spodobałby mu się jakiś gadżet w kształcie kota, na przykład coś ręcznej roboty, może mała maskotka. Tak, świetny pomysł, mam tylko nadzieję, że lubi takie rzeczy. Naprawdę? I ja muszę kupić jeszcze jedną rzecz? Staw do szycia? Kolorowy materiał? Co ja mam z tym zrobić? Iris, jestem pewna, że umiesz szyć. Przykro mi, nie umiem. Może i mam talent do kwiatków, ale na pewno nie do szycia. Nie za bardzo wiem, co mu powiedzieć. Umiesz szyć? Szyć? Czemu miałabym umieć szyć? Rodzice kupują mi wszystkie ciuchy, jakie tylko zapragnę. Co to za typiara? A ten dalej tutaj płacze. Violet, to umiesz szyć? Tak, lubię to. Zrobiłaś dziurę w spodniach? Nie, ale potrzebuję pomocy. Chcę uszyć maskotkę w kształcie kota. Maskotkę w kształcie kota? Super, myślę, że mogę ci pomóc. Świetnie, od czego zaczynamy? Może pójdziemy do klasy. Będzie nam wygodniej, jak zsiądziemy w ławce. Umiesz trochę szyć, czy w ogóle? Tylko trochę, ale na pewno nie umiem zrobić maskotki. Najpierw zrobimy projekt, a potem zaczniemy szyć. Okej. Okay. Violeta naszkicowała szablon i przygotowała materiał. Potem zaczęliśmy szyć. Chyba zejdzie nam się trochę czasu. Dokończyć maskotkę. Nie jestem specjalistką, ale powinna ci się spodobać. Dzięki wielkie, jest super. To dla ciebie, nie chcę komuś podarować. Jeszcze raz dzięki. Okej. Okay. Potrzebujesz pomocy? Nie, ale w sumie to podoba mi się ta maskotka. Zatrzymam ją dla siebie. Niech dajesz maskotki Natanielowi. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Chłopcy nie za bardzo lubią maskotki. Dajesz maskotkę. Ostatnio nie byłeś w zbyt dobrej formie. Zrobiłam dla ciebie maskotkę. Kot? Super, chociaż... Tyle, skoro nie mogę mieć prawdziwego kota. Dziękuję bardzo. To jest nawet cute. Zauważyłaś to? Przykro mi, że się niepokoiłaś. Teraz jest już lepiej. Jeszcze raz dzięki. Chcę porozmawiać z Leo. Brakuje mi go, ale zgubiłam pierścionek, który mi podarował. Nie chcę się z nim rozmawiać bez pierścionka. Nie chcę, żeby wiedział, że go zgubiłam. Podarował ci pierścionek. Już mi pomóc go poszukać. Odnaleźć pierścionek w liceum. Mogę spróbować. Pomagasz Rosalii. Odnaleźć pierścionek w liceum. Radź sobie sama. Dzięki, mam nadzieję, że razem uda nam się go odnaleźć. Zadajesz mi wiele osobistych pytań, też mogę o coś zapytać? Tak, jeśli chcesz. W sumie to nie wiem, o co zapytać, spoko. Widzę, że bardzo się mną interesujesz, twoja strata. Ach, sorry, może następnym razem coś wymyślę, ale bez sensu, dialog. Wiedziałam, że można go kupić, ale jest za drogi. Wydałam wszystkie swoje pieniądze na buty. Serio, że tak drogi? Sama sprawdzę i będę dalej szukać w szkole. Dzień bez Amber. Przynajmniej mogłam od niej trochę odpocząć. Ciekawe, czy Leo i Roza się w końcu pogodzili. Scarlett, poczekaj, szukałam cię, tak? Pogodziłam się z Leo. Dziękuję. To dzięki tobie. Nie ma za co. Cieszę się waszym szczęściem. W ramach podziękowania mogę ci dać zdjęcie chłopaka, który ci się podoba. No robiłam chłopakom w szkole zdjęcia z ukrycia, żeby je potem sprzedawać dziewczynom. Ale od jakiegoś czasu przestałam to robić. Oj, Jezusie. To jest tak creepy, że nie chcę żadnego z tych zdjęć. Ale nie wiem, może tego typa. Okej. Okay. Mogę dać co jeszcze? Mam ciuchy, które Leo mi podarował, ale mi nie pasują. Myślę, że tobie będą dobrze leżeć. Dzięki. Historia jest straszna. Ilustracje jak zwykle ładne. Strój z odcinka, nie wiem jaki jest. Moment z flirtem nie kojarzę. Działanie gry, spoko. Dobra, kochani, odcinek 6 za nami. Prześmiałam cały i... Chcę więcej. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla was w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Oczywiście zapraszam was na serwer, na Discordzie, no i przede wszystkim na Instagram. Trzymajcie się cieplutko i cześć!